trening. Jest to pierwszy trening Balbiny z nowym silnikiem. Także praktycznie od października przebudowaliśmy samochód. Począwszy od tyłu, jak wyglądają modyfikacje, zmieniliśmy cały napęd. Zastosowaliśmy dyfer Wintersa ze zmiennymi szybkimi możliwością zmiany szybką przełożeń. Daje nam to, że zawsze trafimy poszczególnym biegiem w tor i będziemy mogli w pełni wykorzystać moc auta. Mamy nowy wał napędowy. Mamy całkowicie nową skrzynię Tremeka, T56 Magnum, sześciobiegowa. Jest to ta sama skrzynia, którą wykorzystywałem przez ubiegły 6 sezon starym silnikiem LS3, jednak ta jest całkowicie nowa. Do tego mamy bezpieczny dzwon, który w przypadku urwania się sprzęgła nie powinno mi uciąć nogi. Wcześniej się to nie stało, ale teraz zainwestowaliśmy i założyliśmy bezpieczny dzwon. Wiecie, człowiek coraz starszy, no to trochę myśli o tym bezpieczeństwie. Kiedyś o tym nie myślałem, nie zwracałem na to uwagi. A teraz by było trochę głupio nie mieć nogi. Sprzęgło, kolejnym zabiegiem jest nowe sprzęgło Extrema dwutarczowe. Też było wykorzystywane w poprzednim setupie, to jest ciut mocniejsze. Byłem z niego zadowolony, że pozostaliśmy wierni tej marce. No i największą atrakcją jest silnik LSX 454. 454 oznaczenie znaczy cale sześcienne, czyli z cali sześciennej mamy 7,4 litra pojemności. V8 pozostała wolnosąca. Silniki, które lubię, czyli brutalna moc bez żadnych doładowań powietrza. Dodatkowo silnik jest wyposażony w ITB firmy Harup, karbonowe, także dosyć fajna rzecz. Co to jest ITB? Jest to pakiet 8 przepustnic na cylindr. Tak, jak wiecie, 8 przepustnic, 8 cylindrów, czyli mamy po jednej przepustnicy bezpośrednio w cylinder. Standardowy dolot ma tych przepustnic jedną, tak zwany Big Mouth, to się nazywa się w LS-ie. Od 100 do 110 są te przepustnice. Tutaj mamy 8 przepustnic, średnio każda chyba ma 65 albo 70 mm. Teraz dokładnie nie pamiętam średnicy, tak do tego powietrza możemy więcej załadować silnik. No i co najważniejsze, mamy piekielną fajną reakcję na gaz i dźwięk, który mam nadzieję pod obciążeniem usłyszycie wy i ja. Za dużo tym autem nie jeździłem, tylko z lawety do lawety i troszkę tam, tak jak wcześniej w filmiku widzieliście, jeździłem sobie na prostej. Tak naprawdę zobaczymy, co auto potrafi, czy ja po zimie jeszcze te moje rączki w miarę sprawne są, jak to będzie wyglądać. Także zapraszam was do oglądania i no i tyle, no. Do zobaczenia w akcji. Fala, rolo, mają! Zapaliśmy laka na lawecie. Jakieś drifty na nas biegły tam lawetą, tym nie będziesz widziałeś? Cześć, jesteśmy już na wiecznym lotnisku w Kąkolewie. Tutaj pan operator się bardzo przyłożył, bo mamy mikrofonik, bo wszyscy narzekali, że huczy, dmucha i w ogóle, i on tu pewien profesjonalist chce wprowadzić w te nasze produkcje, także mamy mikrofonik. Jesteśmy tutaj już na lotnisku. A więc tak, Balbina jest z nami, zaraz będziemy ją rozgrzewać i będziemy jeździć. Co do wyglądu zewnętrznego, nie sugerujcie się tego, bo ona na chwilę obecną jest w kolorze Power Tape Antracite, bo jest po przygodach poprzedniego sezonu, nie zrobiliśmy tego, na chwilę obecną skupiamy się na części mechanicznej. Także chodźcie, zobaczycie tutaj sobie z tyłu, o czym mówię. Także o, widzicie, tu wszystko jest tak polepione typowo fachowo. Po ostatnich, to tutaj akurat jak jechałem z Jamesem Deanem w Płocku, to się oparłem o bandę i tak zostało. Więc na zewnątrz nie skupiamy się. 1 kwietnia ma być malowany
lakiernik jest umówiony, także będzie nowa, odświeżona i pachnąca. Też jesteśmy tutaj po to, żeby przetestować nowe czarne złoto. Tak jak widzicie, jest to nowy bieżnik firmy Extreme. Będziemy go testować, czy będzie to odpowiednia broń na sezon 2017. Mamy do fazy testów. No i też oczywiście mamy opony firmy Callaway Tires z tej strony, które też nam służą do treningu, na których też rywalizowaliśmy w poprzednim sezonie. To jest zwykły Callaway, a to jest włochaty Callaway albo tak zwany Callaway z wąsem, tak go nazywamy. To jest taka specjalna mieszanka i receptura. Także ja już muszę kończyć, bo ja muszę grzać maszynę, ja już muszę jeździć, więc dużo tego mamy, dużo będziemy jeździć, byle Balwina się spisywała i nie foszyła. Także do zobaczenia w szoferce. No, a więc jesteśmy po, także jestem mega zadowolony, szczęśliwy, auto spisuje się bardzo fajnie, mamy tam jakieś tam drobne poprawki, ale to naprawdę przy tym, co było poprawione przez zimę w aucie, jest to znikoma część. Jestem mega zadowolony, mega podekscytowany, auto daje bardzo dużo frajdy, kurczę, no to jest to, czego mi brakowało w ostatnim sezonie, myślę, że będę mógł fajnie powalczyć, fajnie pojeździć bliskie pary i że te przejazdy będą naprawdę na wysokim poziomie, czego sobie życzę i Wam, kibicom. Oczywiście podziękowania dla firmy Extreme za dostarczenie opon, na których dzisiaj odbyliśmy trening, i także podziękowanie firmy Callaway Tires za dostarczenie również opon, na których dzisiaj trenowaliśmy, także bez nich ten trening by się nie odbył. Chciałbym też podziękować mojemu bardzo dobremu koledze Arturowi Lamadowskiemu, który spędził naprawdę mnóstwo godzin przy Balbinie i walczył jak lew, żeby o każdy centymetr tego samochodu, żeby wyszedł tak dobry, jak dzisiaj przechowaliśmy na testach. Dziękuję również mojej żonie za cierpliwość i wyrozumiałość, że wytrzymuje to te moje, że tak powiem, napięcie i podekscytowanie nowym samochodem, nowym projektem, i to, że mogliście na jej wsparcie, także myślę, że
idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim będę mógł się rozwijać jako kierowca. Cieszy mnie to i już się nie mogę doczekać sezonu i będę starał się robić to, co kocham i to, co potrafię, czyli jeździć bliskie, fajne pary, żeby każdy z Was był zadowolony, a ja żebym był szczęśliwy w szoferce, bo po to męczyliśmy się z tym samochodem, po to też go upiększymy, żeby już nie był kolor power tape antracit, tylko może coś tutaj zmienimy w wyglądzie zewnętrznym, jakiś lakier delikatny nałożymy, żeby miała jeszcze większe pazurki nasza Balbina, także do miłego.